Dzień dobry. Dzisiaj jest sobota, 17 czerwca. Witam bardzo serdecznie. Czytam teksty biblijne przeznaczone w książeczce z Biblią na co dzień, na ten właśnie dzień. Z psalmu 50. Bóg, wszechmocny Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. Oraz Ewangelii Łukasza, 17 rozdział. Jezus mówi, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić o to, tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. Drodzy, nie sposób nie zauważyć, że w obu dzisiejszych tekstach do głosu dochodzi temat Królestwa Bożego. Kiedy myślimy o Królestwie, to różne obrazy mogą przychodzić nam do głowy. Pewnie wielu z was pomyśli od razu o popularnej ostatnio z powodu koronacji Karola III, monarchii brytyjskiej, Zjednoczonym Królestwie. Inni może pomyślą o różnego rodzaju królestwach średniowiecznych, renesansowych, rodem z filmów czy powieści. Takich królestwach z możnowładcami, z potężnymi władcami, mocnymi królami, pięknymi królowymi, kolorową i bogatą arystokracją, mężnymi wojownikami, rycerzami w lśniących zbrojach. Jednak, drodzy, musimy sobie zadać pytanie, czy takie królestwo Jezus miał na myśli? Czy Królestwo Boże wygląda podobnie do tych, które my znamy z różnych kontekstów, z różnych miejsc? Myślę, że odpowiedź jest oczywista. Nie. Jezus powiedział, Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić, o to tam jest, albo tu jest. Oto bowiem Królestwo Boże, Jezus mówi, jest pośród was. A więc nie chodzi o żaden twór polityczny, monarchii czy dwory królewskie, nic z tego, co my znamy z filmów czy z różnych miejsc ze świata. Czym jest więc Królestwo Boże? Żeby to zrozumieć, trzeba spojrzeć na samo pojęcie królestwa z nieco innej perspektywy. Drodzy, królestwo to obszar, w którym realizowana jest wola króla. Stąd Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie ludzie żyją według Bożej woli. A więc dosłownie jest między nami. Dzisiejsze teksty stawiają przed nami pytanie, konfrontują nas z pytaniami. Czy żyjemy według Bożej woli? Czy szukamy jej w naszym życiu? Czy podejmując różne decyzje, nie tylko te życiowe decyzje, te ważne, wielkie, ale też te codzienne decyzje dotyczące na przykład tego, jak potraktujemy drugiego człowieka, którego spotykamy na co dzień. Czy zadajemy sobie pytanie, jak Bóg chciałby, abyśmy postąpili? W ten sposób będziemy wprowadzać i rozszerzać Boże Królestwo na tym świecie. Tylko jeśli będziemy żyli według Bożej woli. Czy żyjemy? Zmierzmy się z tym pytaniem dzisiaj. Amen. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.